Chciałbym też opowiedzieć dwa słowa o mojej małżonce. Jest cudowną kobietą. Codziennie zawala mnie SMS-ami, czy nie odbiorę jej paczek z paczkomatu. Nie wiem, o co z tym chodzi. Pani tutaj się śmieje, więc chyba też pani wysyła. Ja już nieraz wracałem jak cyrkowiec, także ja znam ten temat. Szczególnie, kiedy już minąłem ten paczkomat. Idę do tego paczkomatu. Patrzę, ile mam dzisiaj paczek. Standardowo 7. Stoję przed tym paczkomatem. I pani już też tam czekała, szukała swojego kodu. Ja otwieram te paczki jak haker, wiecie, zdalnie to wszystko się otwiera. A na pewnym momencie kurwa myśli, ten człowiek opierdala ten paczkomat. Wyciągnęła ten telefon, mówi, halo? Wróciłem do domu, zaniosłem te paczki, moja żona do mnie mówi, wszystkiego mi nie wziąłeś. Moja żona już też zamawiała różne dziwne rzeczy. Ostatnio zamówiliśmy sofę do salonu. Znaczy, to paczko ma. Tak, trzeba do dużego pokoju, wiadomo. Mój sąsiad jest bardzo dobrym człowiekiem. On jest zawsze, wiecie, w centrum uwagi. Panowie wnoszą sofę tutaj do mojego mieszkania. Sąsiad zawsze się pojawia, jest taki... Może pomóc? Coś tam 2 złote, wiadomo, nie? Pan wali tego, może papieroska, coś tego, nie? I tak, wiecie, oni wnoszą tą kanapę i patrzy się na moją żonę i tak za chwilę pyta, a co ze starym? Ja stałem metr od sytuacji, mówię, ale przepraszam, ja się nigdzie nie wybieram. Ale... Mówię, o co chodzi? Z tego wszystkiego, mówię, poświęcę sobie jeden dzień, odpocznę od tych wszystkich paczek, przejdę się na spacer. Proszę, żeby to było, kurwa, dobrze, to mnie nie sprusę. Odbiorę. Podam ten telefon, idę się przejść, patrzę, mijam moją ciotkę. Cóż to fajne spotkanie. Mija moją ciotkę. Cześć Marcin! Takiego mnie pamięta, nie? Cześć Marcin! Co tam u ciebie słychać? Pojedziesz do mnie na kawę, mam taką małą sprawę do załatwienia. Wiedziałem. Bo jak ona ma małą sprawę, to ja wiem, że albo kupiła sobie nowy aparat i nie umie ustawić daty i godziny na tym, albo na laptopie, mówię, kurwa, będzie z kimś się rozmawiała i po prostu nie umie tego ogarnąć. I jeszcze to szczucie, nie? Kawa, nie? To jest tylko kawa. Okej, mam tyle darmowego czasu, no to mówię, spożytkuję to jakoś, nie? Okej. Idę do niej. Siadam, pijemy o dziwo kawę. I ona tak za chwilę mówi, dobra Marcin, jak już jesteś? Ja mówię, to co? Ona to ma dla ciebie taką sprawę jedną. Wiecie, już było ciemno, już mówię, Boże, ciocia, daj spokój. Ona kładzie tego laptopa, mówi, daj mi jakąś kartkę, mówi, słuchaj, wiesz co? Ja chciałem się połączyć z taką moją koleżanką z dawnych czasów i ogarniesz mi to. Żaden problem. Odpalam to wszystko, zdążyłem się jeszcze wysrać, bo to wiadomo, no, laptop już wiekowy, nie? Stoję przy tym laptopie i mówię, no dobra, no to daj mi to wszystko tego. Ogarniam, wpisuję login i Jadzia. 50 1 2 3. Enter, łączenie, łączy. Przesunąłem się, mówię, ciociu, siadaj. Proszę bardzo. Mamy połączenie. I ona za chwilę dobiega do tego laptopa i halo, Henia, słyszysz mnie? Ja mówię, spokojnie, mówię, powolutku, nie? Nie odezwała się. Halo, jak mnie słyszysz, daj jakiś znak. Wiecie, było ciemno. Sąsiad wyszedł na papierosa do góry. Wiecie, jak to musiało wyglądać? Halo! To jakiś znak, jak mnie słyszysz. Ja się przez chwilę czułem, jakby to był, kurwa, seans spirytystyczny. Stoisz przy swojej ciotce, która też jest wiekowa, nie? To jest 65 lat, to już nie ma żartów, nie? Ona rozmawia ze swoją ciotką z dawnych czasów, nie? Nie wiesz, co się może odjebać, nie? Ona się w ogóle tam nic nie odezwała, ani słowa, nie? No i masz takie... Co ciocia? No nie odpowiada, nie? Z tym Skype'em tego poszła i tego. Ja mówię, ciociu, możesz się nagrócić? Po co? Ja
ja na Netflixie oglądałem taki jeden film, wiesz, i tam też była taka scena, że też tak rozmawiali, z kimś się łączyli, jakaś plansza, coś się przesuwało i ja bym nie chciał mieć tutaj kłopotów, także powiedz tej swojej koleżance, tak na wszelki wypadek, do widzenia, nie? Tak mówię profilaktycznie, nie? Ona podeszła, do widzenia, nie? Poszła, tak? Mówię, za każdym razem, że kiedy dzwoni do mnie ta ciotka, to robię dokładnie to, co jej ta koleżanka, czyli się nie odzywam. Ale ostatnio spojrzałem na telefon, patrzę, dzwoni, odbieram, już słyszę. Halo, Marcin, jesteś wolny? No ja odbieram wszystkim chyba znanym tekstem. Tu poczta głosowa plusa numeru. To zawsze działa, wtedy się w ogóle do mnie nie przypieta. Dzięki wam wszystkim, to jest mój pierwszy raz. Dziękuję. Dzięki, brawa, Marcin Surmiak.